tu powinna chyba lecieć jakaś nastrojowa muzyka, bo ku zdziwieniu wszystkich, Gege głosił, że do końca Jujutsu pozostało jedynie 5 chapterów, a w tym ten, który ukaże się już jutro. Tak, ten materiał jest o tajemniczej Dominie Itadoriego, ale myślę, że wszystkim fanom tej serii trudno jest przestać zastanawiać się nad tym, jak ta piękna przygoda finalnie dobiegnie końca. Już za niespełna 40 dni, 30 września, zobaczymy ostateczny rozdział, który najprawdopodobniej pozostawi po sobie niesmak. Nie doczekaliśmy się rozwiązania spotkania Hakariego z Uraome. Kenjaku zniknął na marne, a Sukuna nadal pozostaje jedynie silnym bytem, który dyryguje całym uniwersum. Naprawdę tak to ma się skończyć? Cóż, tę przestrzeń do dyskusji pozostawiam Wam w komentarzach. A tymczasem zabieram się za tłumaczenie tego, co znalazłem o domniemanej Dominie Itadoriego. Generalnie trzeba powiedzieć, że nieważne jak chaotycznie ostatnio nie byłoby w tym uniwersum, tak rzeczy związane z rozszerzeniem terytorium niemalże zawsze się zgadzają. Na miniaturce z tego filmu jest ukryty jeden easter egg, który zawczasu jest w stanie rozwiać Wasze wątpliwości odnośnie tego, co Itadori robi. Powiem Wam, że wszyscy możemy się tak naprawdę zdziwić. To znaczy, domena Itadoriego najprawdopodobniej jest rozwinięciem zdolności podświadomej, którą znamy już od samego początku, a ja filmik o niej nagrałem 8 miesięcy temu. Pamiętacie może czasy, kiedy ludzie spekulowali o tym, że Itadori zmienia ludziom i klątwą wspomnienia? No to bardzo ciekawe, bo z wielkim prawdopodobieństwem właśnie tak jest. Nie jest tajemnicą, że Jujutsu w dużej mierze posługuje się nawiązaniami do Buddy, a w przypadku domen te wtrącenia są wręcz rażąco widoczne. To znaczy, pomijmy już fakt tego, że znaki Gojo, Mahito i Sukuny i tak dalej reprezentują inne symbole mudry. Tutaj sprawa rozchodzi się przede wszystkim o statuę, którą i Sukuna i Itadori widzieli na końcu 265 chapteru. Doszedłem do 3 znaków, które wyglądają bliźniaczo podobnie, ale tylko 2 z nich mogą pasować do tego, kim Itadori tak naprawdę jest. Bo wiecie, rozszerzenie terytorium to tak jakby dorobienie siebie poza własnym ośrodkiem w wyniku poznania własnej natury istnienia i o tym był w zasadzie cały osobny filmik w kwestii tworzenia i specyfikacji domen. Jeden niepasujący, ale bardzo podobny znak przedstawiał symbol, który nawiązywał do romantycznej relacji, a chyba to możemy odrzucić w kontekście Itadoriego i Sukuny, prawda? To znaczy, sugerując się tym, jak aktualnie przebiega fabuła, to nie zdziwiłbym się widząc tekst w stylu: tak, Yuji, to naprawdę było nasze Jujutsu Kaisen, płynące z ust Sukuny, no ale bez przesady. Pozostałe 2 opcje są po prostu lepszymi kandydatami do tłumaczenia tego, co ostatnio działo się poza Hollow Wicker Basket. Pierwszy znak nawiązywał do kogoś, kto starał stać się Buddą, bo tak, Budda to status, coś do czego się dąży, a nie pozycja. I właśnie takim specyficznym połączeniem palców u dłoni nawiązywał do oświecenia i niekończącego niesienia dobrej zmiany. Ta opcja zdaje się być dobrze poparta z perspektywy ostatnich stron nawiązujących do Gojo i poprzednich wątków buddyjskich. Tylko że przy niekończącym niesieniu się dobrej zmiany musimy się tutaj na chwilkę zatrzymać i wziąć oddech. Faktycznie, dajmy na to, Choso przeszedł pozytywną zmianę. No, stał się człowiekiem. Postawy wielu bohaterów również się zmieniały pod wpływem kontaktu z Itadorim, ale szanujmy się. Coś takiego jak bezkrytycznie dobra zmiana? Serio? Czy to nie jest przypadkiem tak, że Itadori ciągnął za sobą kataklizm, który od Shibui po Shinjuku przez 140 chapterów zniszczył naprawdę wszystko? Tak, sprawa wygląda przynajmniej dla mnie i dlatego odrzucam nawiązanie akurat dla tego znaku. Ostatnia opcja jest szczególnie prawdopodobna, bo mówi nam o otwarciu trzeciego oka. No i odrzućmy na moment prawdopodobność nawiązania do narośli Sukuny, którą ma na głowie. Porozmawiamy po prostu o tym, co to oznacza. Z reguły, gdy ktoś przedstawia ten temat, to nawiązuje do rzeczy takich jak nowa perspektywa, dogłębna zmiana osoby związana z poznaniem alternatywy i oczywiście szerszy ogląd na sprawę.
I tutaj zaczyna się robić bardzo ciekawie, bo czy czegoś takiego nie robił właśnie Yuji na przestrzeni sezonów? Zaczynając od Aoi'ego Todo, a kończąc na Mahito, te wszystkie postacie mierzyły się z wizjami, które albo zmieniały, albo osłabiały przeciwnika. Yuji pokazywał im na własną korzyść historie, które nigdy nie miały miejsca i to albo podkopywało kogoś, albo tworzyło nowego sojusznika. Choso stał się przydatnym zasobem w Legionie Czarowników Jujutsu, a Itodo pozwolił całej fabule dojść do tego momentu, a Mahito jakimś cudem widział naszego protagonistę na tle śnieżnej zamieci w lesie, a sam bohater, no cóż, był wtedy drapieżnikiem. To pewnie o to chodziło Sukunie w trakcie wizji, której użyczył mu Itadori. Itadori nie do końca tworzy nowe światy. On po prostu dosłownie otwiera ludziom oczy na ten nowy świat. Albo raczej trzecie oko. Tak, to trochę takie Tokno Jutsu Deluxe, ale należy przyznać, że sam zamysł wygląda ciekawie. Nasz bohater po prostu głęboko wierzy w fakt, że może kogoś zmienić o tyle, że sam stanie się pochodnią, światłem dla Jujutsu, które iluminuje otoczenie i tym samym rozświetla drogę, albo niweluje cienie. Oczywiście Sukuna jest kwintesencją takiego cienia, jest złem samym w sobie, bo najprawdopodobniej nie stoi za nim nic, żadna ckliwa historyjka i tak dalej. Ten fakt braku cząstki człowieczeństwa może być skrajnie problematyczny, bo w końcu to jest to, co sprawiało, że każdy z wcześniej wymienionych spotkanych adwersarzy mógł zostać zmieniony. Mahito dlatego, że był wręcz stworzony z ludzkich emocji. Choso dlatego, że był produktem fuzji, a Ryomen Sukuna czemu miałby się zmieniać? Sam przyznał Kashimo, że nie rozumie idei miłości, a to właśnie empatia i umiłowanie stanowią jakąkolwiek podstawę do zmian. To też nie jest tak, że Sukuna jest jej odwrotnością, bo wtedy na pewno to uczucie dałoby się jakoś przekatalizować. Król Eryheian po prostu nigdy nie wpisał się w zasady spowijające ludzkość i to mu wystarcza. Ubusiał być wyjęty spod pryncypiów i to właśnie sprawiało, że nadał sobie status demiurga. Z tej właśnie racji wytworzenie dogodnego anturażu, który tym samym pomógłby pokonać Sukunę, może być naprawdę wymagającym wyzwaniem. Itadori najprawdopodobniej działa nie tylko na zasadzie pewnego trafienia swoim nowym CT, ale tworzy sobie otoczenie, które sprzyja kompletnemu przekształceniu postawy drugiej strony. Był już piknik, był las i było oczywiście szkoła z takadą bodajże. To właśnie z tej racji starał się okazać łaskę, ale jest już za późno. Sukuna dobrowolnie i suwerennie postanowił przegrać w przeciągu maksymalnie następnych dwóch, trzech chapterów, a my na dniach będziemy tego świadkami. Pytanie tylko, co potem i czy faktycznie Jujutsu musiało się tak skończyć? Odnośnie znaków i nawiązania na miniaturce, o którym mam nadzieję, że napisaliście w komentarzach, to jest to po prostu polarne przeciwieństwo znaków Sukuny, które tną, a Itadori łączy. Tworzy coś nowego, tak naprawdę, z niczego. Jeśli dotarliście do tego momentu, napiszcie łosoś, a ja już jutro albo pojutrze słyszę się z wami w kolejnym filmie z Jujutsu.